Jak w ostatniej chwili Duda niespodziewanie reaguje na decyzję ministra od Tuska. Dlaczego prezydencki minister mówi o poważnym kryzysie? Jako komentarz powiem, że w poniedziałek w godzinach porannych w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prokuratorem Dariuszem Barskim i jego współpracownikami. Mamy do czynienia z poważnym kryzysem, ocenił Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara o odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego była tematem rozmowy polityków w niedzielę w Polsat News. Minister w uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, że Barski został powołany z naruszeniem przepisów. Prezydencki minister Wojciech Kolarski przypomniał stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, według którego działania szefa resortu sprawiedliwości są bezprawne. Jeżeli w Polsce rządzi prawo, to prawo wynika z ustaw. Jest ustawa o prokuraturze, ta ustawa mówi wyraźnie, jaki jest tryb odwoływania prokuratora krajowego, jaki jest tryb powoływania, ten tryb został złamany. Dlatego jutro w godzinach porannych w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie, na które prezydent zaprosił prokuratora krajowego Dariusza Barskiego wraz ze współpracownikami, po to, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, o tej próbie zamachu na niezależną prokuraturę, powiedział w niedzielę Kolarski. Chaos w prokuraturze krajowej. Zastępca Bodnara zapowiada blokadę budynku. Jak dodał, mamy do czynienia z poważnym kryzysem w państwie. Minister w Kancelarii Prezydenta ocenił, że pod rządami premiera Donalda Tuska rządzi prawo zemsty. Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Lewicy podkreślił, że Bodnar doprowadza do przywrócenia sytuacji w prokuraturze krajowej do stanu zgodnego z prawem. Zdaniem wiceszefa MS prokurator Barski od początku nie powinien pełnić funkcji prokuratora krajowego. Były przepisy ustawy wprowadzającej ustawę o prokuraturze, były to przepisy czasowe, było tylko kilka miesięcy na to, aby móc przywrócić ze stanu spoczynku do stanu aktywnego prokuratorów, którzy potem mieliby pracować w prokuraturze krajowej, nie skorzystano z tego terminu, powołano się na przepisy, które już nie istniały kilka lat później, wskazał Śmiszek. Dodał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i cała ekipa Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku robili wszystko, niechlujnie, na rympał, aby wcisnąć swoich ludzi na najwyższe stanowiska. Dlatego pan prokurator generalny musiał wydać tego typu decyzje, żeby przywrócić stan zgodny z prawem w prokuraturze, podkreślił wiceminister. Z kolei Jan Kantak z Suwerennej Polski przekonywał, że w Polsce nie obowiązują opinie prawne, na które powołuje się minister Bodnar, tylko przepisy prawa. Przywołał prawo o prokuraturze, w którym, jak mówił, jest wprost napisane, że musi być uzyskana zgoda prezydenta RP, aby odwołać prokuratora krajowego. Polityk Suwerennej Polski ocenił, że ta ekipa dokonuje bezprawia. Jedno bezprawie przykrywa kolejnym bezprawiem, dodał. Według posła KO Bartosza Arłukowicza politycy PiS nie potrafią pogodzić się z utratą władzy. Odnosząc się do decyzji zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda w sprawie ograniczenia wstępu do prokuratury krajowej osobom postronnym, Arłukowicz powiedział, rozumiem, że w Polsce będziemy produkowali taką listę miejsc okupowanych. Będzie okupowana telewizja, Polska Agencja Prasowa, radio, a teraz prokuratura. Na tym polega ból odrywania tych ludzi od władzy, powiedział poseł KO. Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów. Tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo, napisał na Twitterze. W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 roku dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia prokuratorem krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort Sprawiedliwości przekazał też, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Minister Sprawiedliwości poinformował w piątek, że na stronie resortu sprawiedliwości są dostępne zewnętrzne opinie prawne uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie decyzji Bodnara. W sobotnim oświadczeniu zastępcy prokuratora generalnego Adama Bodnara przekazali, że powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji PO prokuratora krajowego z pominięciem procedury ustawy prawa o prokuraturze jest bezskuteczne. Również w sobotę zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez szefa MS Adama Bodnara, prokuratora Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.